Witam Państwa, nazywam się Roman Goliński. Prowadzę gospodarstwo rolne w miejscowości Bożęcice, gmina Koźmin Wielkopolski, powiat Kotoszyński. Ziemię mamy tutaj czwarta, piąta klasa. Występują czasowe niedobory wody w miesiącach maju, czerwcu, dlatego bardzo ważne jest dostosowanie upraw do istniejących warunków. Gospodarstwo moje zajmuje się produkcją trzody chlewnej, 30 loch w cyklu zamkniętym. Posiadam 16 hektarów, jest to niewiele, natomiast jest problem z zakupem ziemi, gdyż jej na rynku tutaj lokalnym brakuje. Dlatego zdecydowałem się na zakup i posianie jęczmienia hybrydowego, gdyż pozwala mi to osiągnąć wyższe plony z tych samych hektarów. Jęczmień posiałem 20 września, dziś mamy 25 listopada. W naszym rejonie spadł pierwszy śnieg, co prawda niewielki. Pojedziemy na plantację i ocenimy kondycję tego jęczmienia na dzień dzisiejszy. Znajdujemy się w tej chwili na plantacji jęczmienia hybrydowego z firmy Syngenta. Do tej pory uprawiałem jęczmienie populacyjne, ale no, zmobilizowało mnie to do zasiania jęczmienia hybrydowego wyższego plonu. Stabilniejszy jest ten plon, zdecydowanie. Łatwiejsza uprawa, bym powiedział, gdyż termin siewu można opóźnić, co daje możliwość przygotowania pola w odpowiedni sposób pod uprawę. Nie zawsze warunki na to pozwalają, tutaj mamy więcej czasu, czyli jest to wygodniejsze dla, myślę, każdego rolnika. Oprócz tego no, jęczmień ten posiada bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, co możemy tutaj przedstawić, widać to fajnie. Jest on wtedy bardziej odporny na niedobory wody. U nas w Wielkopolsce praktycznie co roku występują niedobory wody w miesiącu maju, czerwcu, także no, ta odmiana na pewno się tutaj bardzo sprawdza. Ochrony fungicydowej jęczmienia użyłem w ubiegłym roku po raz pierwszy preparatu o nazwie Bontima z firmy Syngenta. Preparat ten posiada nową substancję. Łan jest bardzo zdrowy, czysty. Na pewno będę go stosował w latach następnych. Uważam, że decyzja podjęta przeze mnie o uprawie jęczmienia hybrydowego była słuszną decyzją. Mogę to polecić wszystkim rolnikom, gdyż z tego samego areału mogę wyhodować więcej tuczników.